zainteresowania wszystkich nie doszło i takiej deklaracji wszyscy nie złożyli wobec tego. Do dzisiaj uważam, że ta deklaracja moja była wygasła sama w sposób naturalny. Plan miejscowy, przygotowanie planu miejscowego w Dąbie, panie Barzowski, nie kosztowało 50 tysięcy, a niespełna 30 tysięcy. Czy pomimo rezygnacji z uchwalenia planu miejscowego osiągnął pan cel w postaci bezpośredniej korzyści? Nie, nie osiągnąłem. Grunty, które posiadałem od 1995 roku, cały czas użytkuję jako grunty rolne i nie było tutaj takiej sytuacji, gdzie sprzedałbym jakiekolwiek działki i miałbym z tego jakiekolwiek korzyści. Tak? To jest odrolnione. Odrolnione? To wie pan, to jest... To jest takie pojęcie administracyjne, które w przypadku... Tak, ale to nic nie daje. No przecież ja mam grunty rolne i użytkuję je rolniczo. Może pan to sprawdzić i w terenie, i w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Także... Nie umiałbym więcej nic tutaj odpowiedzieć panu, ja żadnych korzyści nie odniosłem.